Siema wszystkim, kochani. Dzisiaj będzie ważna operacja. Tutaj mam grupówkę podziemnych afrykańskich i silnie jadowitych ptaszników Histerocrates sp gigas. Moi drodzy, ja tutaj parę miesięcy wkładałem 5 sztuk pająków i tak się złożyło niefortunnie, że zobaczcie. Jest bardzo dużo grzyba, tutaj widać zarodnie i ogólnie trzeba im wymienić tor. Ptaszniki podziemne to są takie żywe dziury, na dobrą sprawę, bo często jest tak, że podziemny ptasznik nawet z tej dziury nie wychodzi, w związku z tym my hodujemy dziurę. Tutaj jest sztuk 5, więc zdarza się okazyjnie, że gdzieś jednego osobnika na zewnątrz widzę, ale na dzisiaj najważniejsze jest, żeby je wyjąć. Mam nadzieję, że obędzie się bez ucieczek, dać nowy torf, no i z powrotem je tutaj wsadzić, bo tej wielkości pojemnik jest dla nich w sam raz. Ja więcej wstępu nie przedłużam i lecimy do biurka, natomiast pamiętajcie, że jeśli film wam się spodoba, łapka w górę się należy. Na chwilę obecną pojemnik wygląda w ten sposób. Jak widzimy, bardzo dużo zarodników grzybów tutaj jest. Generalnie takie grzyby raczej nie szkodzą ptasznikom, natomiast oczywiście no, wygląda to tak jak widzimy. Dodatkowo w ciągu jednego dnia, słuchajcie, pojawia się taki ogromny, wysoki grzyb, który następnego dnia umiera, więc no zdecydowanie trzeba im ten pojemnik wyczyścić. I do tego sobie przygotowałem 5 matchboxów, no bo liczymy na to, że jednak wszystkie ptaszniki tutaj żyją. No i troszkę się obawiam, słuchajcie, bo tak jak mówię, no szybkie, agresywne, no i afrykańskie ptaszniki. Dodatkowo naprawdę bardzo niewielka odległość dzieli je od tego, żeby po prostu wskoczyć na ściankę i wybiec. No ale nic, postarajmy się jakoś wszystkie tutaj wyłapać. Ja sobie zrobię tak, że będzie obok drugi braplast. Po pierwsze, przynajmniej jeśli pająk na tą ściankę wskoczy, to wbiegnie tutaj. Natomiast po drugie, ważniejsze, będę mógł sobie po prostu torf tutaj przerzucać. No bo nie ma innego wyjścia, trzeba powoli to rozkopywać i patrzeć, co po prostu tutaj się dzieje. O, słuchajcie, jest pierwszy i to całkiem niemały. No, powiem wam, że chyba mu się wyliniało parę razy, bo były dużo mniejsze, jeśli pamiętam. Postarajmy się gdzieś teraz matchboxa tutaj położyć. Ups. O, wkurzony. No to jak wkurzony, to będzie problem go zagonić do matchboxa. Bo jest wściekły, słuchajcie. Ja teraz to zrobię dla nauki i go rozdrażnię, bo one stryludują, czyli pocierają helicerami o siebie i wydają taki ciekawy dźwięk. Posłuchajcie. No, nie wyszło za bardzo to stryludowanie, więc złapmy go. Naprawdę strasznie zdenerwowany. Bo ja cały czas liczę na to, że uda nam się go do tego... O, patrzcie! Proszę bardzo, jest Histerocrates w matchboxie, osobnik numer 1, wkurzony totalnie. Schodzimy coraz niżej, więc ja się boję, że zaraz tutaj nam wyleci parę pająków i będzie problem. Dobra, jest drugi, widzę drugiego. O, nawet dwa są tutaj koło siebie, o jakie ładne. Tam mi nie wchodź, idź z powrotem do rogu. I do matchboxa, bardzo proszę. O, pięknie to zrobiłeś. No patrzcie, jak one cudownie współpracują ze mną dzisiaj. No po prostu, aż chyba odcinek będzie krótki, bo tak dobrze współpracują. No, trochę im się urosło, nie powiem. A w ogóle, słuchajcie, Histerocratesy sp gigasy i ogólnie Histerocratesy, to są takie wielkoludy, bo one tam, nie chcę was skłamać, ale chyba do 9 cm ciała dorastają, więc to naprawdę jest bardzo dużo. No tylko niestety siedzą pod ziemią i to jest ich największy minus. Ja, słuchajcie, je mam, żeby je mieć i żeby tutaj patrzeć, co się dzieje z tą grupówką. Natomiast no ogólnie ptaszniki podziemne, no sami widzicie. Dobra, jest czwarty, wiecie. Dam tutaj, słuchajcie, matchboxa, bo wydaje mi się, że on gdzieś tutaj pod ziemią siedzi. I jak go wypchnę, o, widzicie, wychodzi. Nie chciałbym, żeby poleciał mi od razu gdzieś tam, tylko może uda się, że wleci po prostu do matchboxa. A ty, a ten maluszek, najmniejszy z wszystkich chyba. No, słuchajcie, ja nie mogę z tymi pająkami ostatnio u mnie. Co wam mówię, że szybkie i agresywne, no to nie są. No i pięknie, nie mogę w to uwierzyć, słuchajcie, jaki prosty zabieg. A ja sobie myślę, cholera, jak mi wszystkie 5 poucieka, to będą jaja, a tu się okazuje, że wszystkich 5 sztuk po prostu jak na sznurku wleciało w matchboxa, więc naprawdę strasznie fajnie. Ale mam pajonów, co? Te dwa są duże. O, ten to w ogóle, wow, ten jest wielki.
Dobra, kochani, jeśli wszystko się udało i mamy tutaj 5 pięknych Hysterokrates SP Gigas, no to nic, zróbmy porządek w tym torfie i wrzucajmy. Mamy torf Nówka Sztuka i w związku z tym trzeba by je tutaj powoli wrzucać. Postaram się je tak po prostu, o właśnie w ten sposób, gotowi. Hyc. Jest pierwszy gigas na swoim miejscu. O, ten chce uciec, ale blisko jest, słuchajcie. Trzeba go szybko strząsnąć. Idź. No idź. Proszę ci, nie uciekaj, ziom. O. Ty nie! A, wiecie co zrobiłem? Położyłem tutaj pojemnik i na niego dmuchnąłem i wszedł do tego pojemnika. Będziesz chciał sobie tutaj wskoczyć? No i nie uciekaj. Proszę, nie uciekaj. Ja na razie przykryję, wiecie, bo widzę, że się pająki troszkę rozbiegały. I został ostatni. O, ten to jest przebydlak. Zmierzmy go. Słuchajcie, on ma w tym momencie... No, niemalże 4 cm długości ciała. No i dobra, rzućmy tego, tylko że ja się boję, słuchajcie, że ja go rzucę, on pobiegnie, zdenerwuje kolejnego i wtedy się zacznie jatka. Wow, no ten jest wielki, nie? Kurcze. I wiecie co, skoro mamy te ptaszniki tak ładnie na tacy pokazane, to może byśmy je nakarmili, co? Przecież to nie jest głupi pomysł, tylko ten znowu biegnie. Czy ktoś się połasie na takiego tłuścioszka? Spróbujmy. Wiecie, one mogą teraz nie chcieć atakować jedzenia, no bo w końcu zostały wyrzucone ze swojej nory, w której siedziały parę miesięcy. Więc tak myślę, są raczej zdezorientowane tym, co się dzieje. Dobra, nic z tego, ja go zabieram, żeby ich nie denerwował, ale postarajmy się je zobaczyć jeszcze z troszkę bliższa. Ależ one mi się podobają, jak tak sobie wszystkie tutaj siedzą razem na powierzchni, bo tak jak mówię, słuchajcie, tego typu operacje, kiedy im zmieniamy torw i tak dalej, no to jest jedyny moment, kiedy ja te pająki widzę. No niestety tak jest. I one z wiekiem będą dużo ładniejsze, w sensie może ich ubarwienie diametralnie się nie zmieni, natomiast one zyskają na takiej masywności, wiecie? I to jest strasznie fajne w tych pająkach, no ale póki ich nie widać, no to taka słaba opcja trochę mimo wszystko. Prześlicznie wyglądają takie małe koparki. I zwróćcie też uwagę na te tylne odnóża, które tutaj one mają. Są zdecydowanie proporcjonalnie grubsze od na przykład przednich odnóży. Widzicie tą różnicę? Na przykład to odnóże, a to odnóże. Jest dużo grubsze i właśnie z wiekiem ta dysproporcja staje się jeszcze bardziej widoczna. Słuchajcie, ten mały harpagan mi tutaj biega non-stop bez przerwy. Cały czas biega, no ale tak w sumie... Poza tym bieganiem nic złego nie robi, bo przynajmniej nie ucieka, także naprawdę... o nie, właśnie uciekł. Wracaj, wracaj, wracaj. O, udało się. Więc ogólnie współpraca z pająkami, tymi konkretnymi dzisiaj, całkiem jest na wysokim poziomie, bo są bardzo grzeczne. Mimo, że wcale mogłyby nie być grzeczne z racji tego, jaki mają silny jad. Bo słuchajcie, oczywiście są silnie jadowite i tutaj nie ma co dyskutować na ten temat, natomiast dorosłemu człowiekowi nic nie zrobią, także, bo ptaszniki nie zabijają, ale to już wiecie przecież, bo oglądacie mój kanał, prawda? Tu są te 3 sztuki, co były na środku. Ten po lewej tutaj jest zdecydowanie największy. O, a tu mamy tego skubańca małego, który non-stop biega, ale przynajmniej teraz nie biega. Dobra, kochani, wydaje mi się, że się trochę na nie naoglądaliśmy. Też większego makro po prostu fizycznie nie jestem w stanie zrobić, bo pojemnik ma wysoki rant, a no ja jestem na statywie, więc ciężko jest wsadzić aparat po prostu do środka. No i dobra, na dzisiaj to tyle. Hysterokratesy gigasy są już w pojemniku. Zauważcie, że dałem troszkę niższą warstwę torfu, tak o 2-3 cm myślę. Z tego względu, że po prostu chcę zobaczyć, jak będą ich zachowania wyglądały teraz, kiedy tego torfu mają trochę mniej. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie łapka w górę, ale o tym już mówiłem na początku odcinka. Pamiętajcie też o wszystkich linkach pod spodem, bo tam jest fajnie. Jest też Instagram, na którym bardzo często zdarza mi się zapowiedzieć jakiś film. Z mojej strony to jest tyle. Pamiętajcie, że jest sobota, więc cały
weekend przed nami. Ja prawdopodobnie w tym momencie oglądam już moje, mam nadzieję, przyszłe auto, więc trzymajcie kciuki. I tyle, trzymajcie się i widzimy się już w środę. Hej!